Zapraszam do obejrzenia programu artystycznego, patriotycznego w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Załóż na moją komedę. Pasnąć do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szabel odbierzemy. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Nadszedł upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości 11 listopada 1918 roku. Kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały zachowane. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym, o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, o słupach nad Odrą stawianych, niech niesie twoja opowieść wiatr halny i morskie szkwały. Matczyny, ucz nas miłości, jak ojciec, życie wprowadzaj. Dojrzały serdecznej troski, za trudy szczodę nagradzaj. Bierz, niech ujrza w cierpieni i orły dumne, piastowskie. To wieczne symbole tej ziemi, najbliższe sercu, bo polskie. Ojczyzna to ziemia i groby, groby ludzi, Polaków, naszych przodków, którzy od zawsze walczyli. Wojowali zbrojnie i słowem, czynem i duchem, walczyli za ziemię i walczyli za rodaków, za bliskich, za nas. Zaczęli żołnierze legionów polskich we Włoszech. Potem nastąpiły dalsze powstania, listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską. Polacy zrozumieli, że są zbyt słabi, a zaborcy zbyt silni. W okresie zaborów Polacy, dążąc do odzyskania niepodległości ojczyzny, organizowali m.in. powstania narodowo-wyzwoleńcze, zakładali tajne związki i organizacje, prowadzili walkę w dziedzinie oświaty i kultury. Domy i rodziny były szczególnymi stróżami polskości. Dbano, by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje. Wychowano je w duchu patriotyzmu i szacunku dla przeszłości. Gdzie w niebie śni gwiazda, gdzie ptaki żyją w gniazdach, gdzie słońce zachodzi i wschodzi, gdzie kwiaty na łące, gdzie sady kwitnące, samotna ławeczka w ogrodzie. Tu wszędzie les, moja ojczyzna, tu każdy kwiat do mnie się przyzna. Źdło trawy najmniejsze potrzebnie mi wierzę. Tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu każdy kwiat do mnie się przyzna. Źdło trawy najmniejsze potrzebnie mi wierzę. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Dawno, dawno temu, pewnego dnia, okazało się, że nasi zaborcy mogą się pokłócić. Wyczekiwana chwila nadeszła. Można by powiedzieć, że tam, gdzie źli się biją,
tam dobry korzysta, z nadzieją, ale i goryczą. Na krwawy, matko, idę bój. Żołnierska trąbka woła. Żołnierski szary na mnie strój, lecz w ręku miecz anioła. Gdyby mnie wrócił, matko, ty wyraz ten, co z pacierzem uczyłaś, wspomnij i swej łzy. Pomyśl, że lek żołnierzem, a nade mną już kochanka słała. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, dziś się tak jak ja. Serce mam w piersi rozkotane, serce mi dziś tak cudnie gra. Tak strasznie dobrze mi se na krem, i śmiasz się śmierci prosto w twarz. A potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Dziś idę walczyć, mamo kochana. Mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie bolec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Kiedy 11 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Ci, którzy żyli w zaborze rosyjskim, walczyli po stronie Rosji. Ci z zaborów niemieckiego i austriackiego po stronie przeciwnej. Polacy odziani w mundury wrogich armii zaczęli strzelać wzajemnie do siebie. Podzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobie szańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęków słuchali warmat huk. Stoimy naprost siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały świat w ogniu drży. W dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Kładłam ci ja idące mu w mój białą różę na krawie twój. Nimyś odszedł moim cienku stąd, nimyś że spełnią się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność. W dodatku byli rozbici na partie i stronnictwa różniące się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów, a wśród nich politycy i wojskowi. Naczelnikiem Polski został lubiany wówczas przez Polaków dowódca Legionów Polskich z okresu I wojny światowej Józef Piłsudski, któremu 11 listopada rząd zwany Radą Regencyjną powierzył władzę. Nie noszą lampasów, lecz szary strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabinie błyszczą szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój.
słońcu kołyszą się star. Dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota ta szara piechota. Wiedzą, że brwi krzaczaste, że są miaste wąsy i że nie przepisałą nosi maciejówkę. Słyszeli, że dosadnie wyraża się słówkiem, że z litewska przeciąga i że miewa dąsy. A tu rosną i rosną zmagania olbrzymie. Prawda, w której nie chcieli w rozkazy pukowe, żadne prawa, dekrety, żadną ludzką mowę, tylko w mękę, wielkości. Jakie twoje imię? Szli na wojnę wierząc... To symboliczna chwila, symboliczna postać, symboliczna data. Zawiera w sobie wiele innych, równie ważnych. To symbol odzyskania niepodległości. Marzenia pokoleń stały się faktem. Stała się Polska. Wiele pieśni na świecie, ze stulecia w stulecie, ale jest on jedyny, z samej głębi, z głębiny. Od kolebki do grobu ton ten niesie za tobą. Byle szmer, byle nuta, a już wiesz, że to tutaj. Jesteśmy spadkobiercami przeszłości i przodków. Polska traciła i odzyskiwała niepodległość wielokrotnie. Czekaliśmy na nią, walczyliśmy, modliliśmy się. Zawsze jednak to była nasza ojczyzna. Jaka ma być? Niech się wypełni dobra wola. Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły, przywróć nam chleb z polskiego pola, przywróć nam trumny z polskiej sosny. Każda niech Polska będzie wielka, synom jej ducha czy jej ciała. Daj wielkość serc, gdy będzie wielka i wielkość serc, gdy będzie mała. Pamięć o tysiącach bohaterów niezłomnych jak stal. Uwierz Polsko, naszej wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży Boga w nas. Wspomnieć zawsze pokonane każde zło, dopomóż Boże nam. Więc w przyszłości czcimy i szanujemy ojczyznę pracą, nauką, sztuką. Mamy swoją wizję niepodległej. Niech każdy ją odbierze po swojemu. Wyrażamy ją nawet tańcem. To nasz patriotyzm. Bardzo za tą piękną lekcję patriotyzmu, lekcję historii. Udowodniliśmy w ten weekend, że potrafimy świętować w różny sposób. Na sportowo, biegiem niepodległości. Wczoraj w klubie motocyklowym Ferox, przy wsparciu również grupy militarnej Pilica. Dzisiaj mamy typowo patriotyczną część.
Za chwilę przejdziemy przed pomniki, złożymy kwiaty, potem przejdziemy na mszę świętą. Zanim jednak kolejna część, proszę o zebranie głosu gospodarza tej gminy, burmistrza gminy miasta Mowianica, Roberta Lipca. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, takie nazwiska jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Padalewski, czy też Wojciech Kalfanty, każdy Polak powinien znać. Z pewnością przyczynili się do odzyskania tej naszej niepodległości, niepodległości naszego państwa. Ale trzeba też wiedzieć, że ta niepodległość to nie tylko praca tych osób, ale również tych patriotów, zwykłych ludzi takich jak my. To było wiele powstań, które wynikały właśnie z tego ducha walki jako Polaków. I trzeba o tym pamiętać. A patriotyzm, szanowni Państwo, to nie tylko walka. Jesteśmy patriotami my wszyscy, jeżeli tylko uczciwie pracujemy i uczciwie podejmujemy decyzje. O tym należy pamiętać. Pragnę gorąco podziękować, szanowni Państwo, uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mowianicy. Proszę jeszcze raz o gorące brawa dla nich. Dziękuję oczywiście wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów dzisiejszej Akademii. Dziękuję, tak gorące brawa. Dziękuję oczywiście pocztom sztandarowym Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy miasta Mowianica, gorące brawa również dla nich. Dziękuję również pocztom sztandarowym naszych szkół z terenu gminy miasta Mowianica, gorące brawa. I jeszcze raz Państwu bardzo gorąco dziękuję za udział w dzisiejszych uroczystościach i tych, które odbywały się wcześniej, czyli wczoraj, przedwczoraj. I zapraszam w tym momencie już o przemarsz, przed pomniki, złożenie kwiatów i następnie na uroczystą mszę świętą za ojczyznę. A Pani Przewodnicząca, jeszcze bardzo proszę. Szanowni Państwo, Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt, jakie obchodzi społeczeństwo polskie w czasie jednego roku. To święto zostało wywalczone przez ludzi w trakcie 123-letniej niewoli, którą spowodowały trzy rozbiory Polski. W 1772 roku, w 1793 roku i w 1795 roku. Proszę Państwa, te obchody według mnie nie mogą się do końca jakby odbyć, jeśli nie mogłabym zacytować Państwu utworu Ignacego Krasickiego, który powstał tuż po pierwszym rozbiorze w 1774 roku. Święta miłości kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie więzy pęta niezażywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny. Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię tylko wspomóc. Byle tylko wspierać. Nie żal żyć w nędzy. Nie żal mi umierać. Proszę Państwa, to jest największa deklaracja patriotyzmu według mnie w tym czasie, kiedy Polska żyła w niewoli. Jest przypominana, ten wiersz jest przypominany ciągle uczniom w szkole i mam nadzieję, że będą tymi świadomymi umysłami, że będą widzieli do końca, co to znaczy patriotyzm. I tego wszystkiego życzę Państwu, jak również pokoleniu dojrzałemu, jak już temu dorastającemu, aby nigdy nie zdarzyło się tak, żebyśmy lekcje patriotyzmu dostawali w czasie wojny, tylko po prostu w czasie pokoju, służąc normalnie, ciężką pracą i mądrymi decyzjami, jak powiedział pan burmistrz, mądrymi decyzjami. Także udajmy się teraz, aby dalej świętować to wspaniałe wydarzenie, które miało miejsce 106 lat temu. Dziękuję bardzo.